Jest pan poseł Jaskuła. Dzień dobry. Na żywo lecimy. Cześć. Może pan krótko skomentuje? Ja dopiero co przyszedłem, ale ja po prostu nie... Ale króciutko. Jak słucham pani Kazimiery Szczuki, to zawsze przewracam się w żołądku. A krótki komentarz, jak Kukiz 15 komentuje decyzję prezydenta Andrzeja Dudy? Bardzo dobrze, to jest zwycięstwo Kukiz 15, mało tego. Jako ruch praktycznie do debaty publicznej prowadziliśmy i naprawdę poważną rozmowę o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej. Mhm. IOWY, tak bardzo niekochane, ale to, co się dzieje w Sejmie i to, co dzieje się tutaj, to jest dokładnie efekt braku jednomandatowych okręgów wyborczych. Dokładnie, proszę nie mieć żadnych wątpliwości. Poza tym, no wreszcie, proszę zobaczyć, jak szybko sobie wszyscy przypominają o referendach. W tej chwili, tylko przez 8 lat mielili głosy. Ci tak samo nie chcieli referendum. Nikt nie chce, żeby obywatel tak naprawdę zarządzał państwem. Oni chcą tylko rozgrywać emocjami społeczeństwa. I to jest najbardziej tragiczne, że ruch Kukiz 15 w korespondencji z panem prezydentem i po wizycie naszych liderów klubu naprawdę zrobił kawał dobrej roboty, a prezydent po prostu podjął właściwą decyzję. Ale czyli rozumiem, że Kukiz 15 w koalicji z PiS-em wybierze Sejm. Nie ma takiej koalicji. My jesteśmy koalicjantami obywateli. My nie mamy żadnych koalicji. Znaczy nie w koalicji, takiej twardej koalicji, tylko przy wybieraniu sędziów. 3/5, proszę pamiętać, że 3/5 z ogólnej liczby posłów, czyli z ustawowej, to jest 276, ale takiego zapisu nie ma. W związku z tym 276 głosów z obecnych na sali. Może się okazać, że PiS nikogo nie będzie potrzebował, no jeśli ktoś nie będzie na sali, nie będzie go na sali. Natomiast w moim przekonaniu każdy jest zaproszony do tego, żeby wreszcie KRS był odpolityczniony, bo nie jest prawdą, że KRS był taki bezstronny i nie jest prawdą, że Sąd Najwyższy był tak bezstronny. I tym bardziej nie była prawdą, że Trybunał Konstytucyjny nie był bezstronny, no bo jak widzę sędziów na wiedzach politycznych, to proszę mi powiedzieć, czy oni zapomnieli o podstawowej zasadzie niezawisłości sędziowskie? No chyba tak. No właśnie, jak pan ocenia te dzisiejsze tutaj protesty całe? W ogóle nie jest... To jest sens w ogóle coś takiego robić? Znaczy, ja chciałbym widzieć Polaków, żeby na takich protestach w ramach tego, żeby wprowadzić JOW-y. Bo wtedy nie byłoby takich protestów, tylko po prostu wprowadzalibyśmy parlamentarzystów, którzy zależą od społeczeństwa. I to byłoby cudowne. Natomiast te protesty są z góry ustalone, ktoś nimi steruje, w moim przekonaniu, prawda? Niektórzy są tutaj z własnej woli, na pewno, też tacy są. Ale właściwym podejściem do rozwiązania problemu Polski jest wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Nie ma wątpliwości. Ja używam takiego sformułowania, kto przez 2 lata w parlamencie nie zrozumiał, że JOW-y są jednak jakimś dobrym krokiem, czy nawet bardzo dobrym krokiem w rozwiązaniu problemów, ten po prostu albo jest szalony jako parlamentarzysta, no albo po prostu jest beneficjentem tego systemu. To jak zachowują się posłowie. No wczoraj jeden z posłów, jeden przerywa, odrywa telefon. No, rzucił pan film, jak jeden popycha drugiego. Jeden poseł Lenz popycha drugiego posła. Szanowni Państwo, to co ja słyszę, siedząc obok Platformy, obok Nowoczesnej, to się po prostu nie mieści w jakimkolwiek kanonie dobrego wychowania. To, co Państwo słyszycie z mównicy, to jest 50-30% tego złych słów, które padają w trakcie. Partie walczą jak plemiona polityczne. Bardzo duże zagrożenie i te emocje się przenoszą na ulicę. To jest bardzo niebezpieczne, przynajmniej dla mnie. Nie uważam, że to jest dobra metoda budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zbudujmy JOW-y, to będzie najlepsze społeczeństwo obywatelskie. Dziękuję bardzo i ponownie zapraszam na wywiad, mam nadzieję, niedługo. Jasne. Dzięki serdecznie, pozdrawiam. Dzięki bardzo. Pozdrawiam jedną z lepszych telewizji internetowych. Dziękuję bardzo. Słuchaliście posła Tomasza Jaskuły z Kukiz 15. Moim zdaniem bardzo zacnego człowieka, jednego z bardziej ogarniętych wolnościowców w tym Sejmie.